Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witamy. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy krótki film na temat tego, jak sytuacja się ma u nas w naszej zagrodzie, w której robimy różne rzeczy, między innymi edukację dzieci. Obiecywaliśmy, że od jesieni zajęcia w każdą sobotę będą się odbywały, ale pojawił się wczoraj właśnie komunikat na naszych stronach, że najbliższe dwie soboty nie będą... Ścieżka. Będziemy nieczynni. Wiąże się to oczywiście z sytuacją powodziową, jaka zaistniała między innymi u nas. I to, czym się tutaj zajmujemy z tyłu, między innymi za naszymi plecami, jest trochę w naszej głowie się sytuacja skomplikowała i musimy to wszystko, tak jak powiedziałem, przeorganizować. Będziemy potrzebowali, żeby ten projekt kontynuować i rozwijać i tworzyć tutaj nowe przedsięwzięcia związane z edukacją i ze zdrowiem i ze zdrową żywnością. No musimy mocno tutaj zainwestować w to wszystko, co mamy ze sobą i wokół nas i co będzie służyć również Wam, ludziom różnym, z różnych stron Dzierżoniowa, powiatu i Polski. Po to tu stworzyliśmy zbiórkę na portalu Pomagam.pm na wsparcie naszej zagrody, jeżeli chodzi o te skutki powodziowe, które nas tutaj dotknęły i które powodują niestety, dezorganizują naszą pracę w zagrodzie. Będziemy potrzebowali to wszystko uporządkować. Między innymi właśnie robiąc różnego typu tutaj inwestycje hydrologiczne typu rowy przeciwpowodziowe, wały i tak dalej. Więc po to też zrobiliśmy na ten cel, zrobiliśmy zrzutkę po to, żebyśmy mogli tutaj jakoś to rozpocząć i na wiosnę móc już normalnie funkcjonować. I żeby to miejsce mogło się rozwijać. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, za to, że nas obserwujecie, za to, że zaczepiacie w sklepie, machacie z samochodu i pytacie, czy przetrwaliśmy. To jest bardzo miłe. Postanowiliśmy wziąć, jak zwykle, wiecie, sprawy w swoje ręce. Nie pierwszy raz próbujemy jakby trochę uratować ten świat na własną rękę. Często bywa tak, że wielu kiwa tylko głową i mówi, co wy wyprawiacie, głową muru nie przebijecie, sami nie dacie rady. Po części pewnie macie rację, natomiast ta nasza świetlica edukacyjna to też jest pokłosie tych wszystkich naszych działań prospołecznych, ponieważ przyświeca nam ta chęć zmiany tego świata i już nieraz na własną rękę, z własnych funduszy, kosztem własnych urlopów, własnego wolnego czasu, zdrowia, wolności, staramy się ten świat zmienić. Jednym właśnie z tych takich aspektów, który też jest bardzo ważny i którego uczymy nasze dzieci na co dzień, gdy przychodzą do naszej świetlicy, to jest ta gotowość, odpowiedzialność, aby wziąć sprawy w swoje ręce, aby poczuć się odpowiedzialnym za swój los i w momencie, gdy nie widzimy możliwości, że ktoś nam coś da, że uda się coś wywalczyć, załatwić, uzyskać, pozyskać, próbujemy na własną rękę. Jeżeli chodzi o link do wsparcia nas, na pomagam.pl, to oczywiście będzie zamieszczony w opisie tego filmu i tam należy wejść, że ktoś nas chce wesprzeć. I tam też w tym linku i w tej opisie, w tej zrzutki na pomagam.pl jest dokładnie wszystko opisane, jeżeli chodzi o to, na co zbieramy, o naszą inicjatywę. Dokładnie wyszczegółowione jest, co jest tutaj problemem i jak chcemy z tym walczyć, co będziemy budować, jak będziemy inwestować i jak doprowadzać to miejsce do tego, do porządku, prawda? Bo teren jest zalewowy i bez konkretnych inwestycji nie będziemy mogli tutaj realizować tych celi, które sobie
założyliśmy, więc będziemy musieli tutaj to podjąć i będziemy to realizować. I tych oczywiście, którym te nasze cele są bliskie i którzy chcą potem mieć miejsce, do którego przyjdą, w którym spędzą miło czas, do którego wyślą dzieci, w którym poznają, co to jest zdrowie, naroda, przyroda, natura i prawdziwa żywność, naturalne sposoby odżywiania się i wszystko, co związane ze zdrowiem w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Bardzo zachęcamy do wsparcia i do tego, żebyście byli z nami i pomogli nam stworzyć coś, co będzie dla Was potem bardzo przydatne i korzystne. A no niestety tutaj woda do tej pory na łące za nami stoi i bez tych działań nie pchniemy tego do przodu. Oczywiście my to zrealizujemy. Myślę, że nie w niedługim etapie czasu, ale z Waszą pomocą będzie to łatwiej, szybciej i sprawniej. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za chęć pomocy, za Wasze wsparcie, za to, że po prostu cały czas z nami jesteście.